Prosiłbym kierowcę z Suzuki szarego BSK, po tamtej stronie stoi G54, coś takiego. Światła zostały niezgaszone, więc warto zgasić, bo potem może zabraknąć mocy w baterii. Czekać na pana? A więc będziemy zaczynać. Dzień dobry państwu. Witam wszystkich serdecznie na trzecim karnawałowym koncercie, w czasie którego zaprezentuje się Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Sokółki, działająca przy gimnazjum numer 1 w Sokółce. Ja nazywam się Leszek Szymczukiewicz, jestem kapelmistrzem tej orkiestry i dzisiaj również poprowadzę ten koncert. Jak zapewne państwo wiecie, orkiestra ma dzisiaj, będzie obchodzić taki mały jubileusz, 5 lat istnienia. I z tej okazji chciałbym wszystkim po kolei podziękować. I tak zaczynając od początku. Chciałbym podziękować przedstawicielom, tak to nazwę, wcześniejszej zmiany, wcześniejszej władzy. Panu Stanisławowi Małachwiejowi, panu Krzysztofowi Szczebiotowi, tak. I jeszcze został pan Buźnicki, więc dziękuję tym panom za to, że kiedyś się zdecydowali, po długich, długich namysłach w końcu zdecydowali się, powiedzieli tak i był to sygnał, że możemy rozpocząć tutaj tworzenie tego zespołu, który myślę z roku na rok jest coraz prężniej działającym i grającym również coraz lepiej. Dziękujemy wcześniejszym wydarzeniem miasta. Teraz wypadałoby, i to właśnie to czynię, podziękować obecnym władzom miasta i gminy Sokółka w osobie pani Kulikowskiej, Ewy, która jest również dzisiaj z nami, i pana wiceburmistrza, pana Kowalczuka. Dziękujemy bardzo za pomoc, za współpracę, za zapewnianie nam środków do funkcjonowania, również miłe słowo i taką opiekę nad nami. Dziękujemy bardzo. Orkiestra od początku swojej działalności funkcjonuje przy gimnazjum numer 1 w Sokółce. Dyrektorem tej szkoły jest pani Bożenna Łazarewicz, która jest dzisiaj tutaj z nami na sali. Dzień dobry pani dyrektor. Dziękuję w imieniu swoim, w imieniu całej orkiestry za pomoc, za opiekę, za dobre słowo, za częste porady. Jak funkcjonować tutaj w tym lokalnym świadku, w społeczeństwie, aby się nikomu nie narazić, a zarazem jak najwięcej móc, aby ta orkiestra skorzystała. Więc dziękujemy pani dyrektor za współpracę. Nie wiem, czy jest wśród nas. Chciałbym również podziękować księdzu Stanisławowi Gniedziejko, który jest takim duchowym naszym opiekunem. Myślę, że wiele razy w modlitwach wspierał nas, modlił się o orkiestrę, żeby powstała, żeby utrzymała się. Pomaga nam zapewne w modlitwach, ale czasem również materialnie potrafi nas wspomóc, za co bardzo dziękujemy księdze Gniedziejko. Dziękujemy. Sam oczywiście nie byłbym w stanie uporać się z całą orkiestrą, z całym zespołem. Współpracuje ze mną pan Rafał Bronecki, który jest takim moim pomocnikiem, taką moją prawą ręką. Mogę zawsze na niego liczyć w trudnych sprawach. Zawsze wiem, że podpowie coś trafnego i wyręczy czasem nie w trudnych chwilach i sytuacjach. Więc dziękuję Rafał za współpracę, za pomoc. No i chyba najważniejsi goście dzisiejszego dnia. Orkiestranci, bardzo wam gratuluję, dziękuję tego, że tyle lat jesteście tutaj z nami. Większość z was w zasadzie już ponad piąty rok gra w tej orkiestrze. Znamy się w zasadzie od początku istnienia orkiestry. Cieszę się, że są jeszcze wśród młodzieży takie osoby, które chcą poświęcić swój wolny czas, zrezygnować czasem z innych przyjemności na rzecz właśnie grania w orkiestrze, na rzecz tego, żeby ćwiczyć czasem na instrumentach, żeby przychodzić na zajęcia, próbować
i stale próbować realizować moje uwagi, jak wiecie. O, witamy księdza Grzegorzka. Szczęść Boże. Tak więc gratuluję wam jeszcze raz, młodzieży, orkiestranci, za to, że jesteście, za to, że gracie, za to, że chcecie dalej tworzyć i wspólnie coś budować. Jeszcze oficjalnie witam księdza proboszcza, księdza Gniedzieńca, dziękujemy. I dziękuję za opiekę i pamięć orkiestrze. My również, więc to chyba byłoby na tyle odnośnie takiego powitania. Orkiestra dziś wykona 8 utworów, z czego 4 utwory zabrzmią po raz pierwszy w murach tego budynku, jak i myślę również na ziemi sokólskiej. Będą to takie nasze lokalne prawykonania. Repertuar jest, myślę, bardzo zróżnicowany i każdemu z Państwa coś powinno przypaść do gustu. Po utwory rozrywkowe, filmowe, rockowe, więc myślę, że każdemu z Państwa, który z utworów przypadnie do gustu i wyjdzie z tego koncertu, nucąc sobie tą melodię pod nosem. Tak więc religijne. To może następnym razem dorzucimy jakąś pieśń religijną, żeby już w pełni ubogacić program. Tak więc życzę wszystkim Państwa wielu wrażeń muzycznych, wielu przeżyć i miłego odbioru. Dziękuję.
Thank you.
będzie ostatni nasz utwór. Oczywiście pomyślimy jeszcze. Jak widzicie Państwo, mamy trzech perkusistów, dajemy każdemu pograć. Ja przypadku tylko jeden gra, reszta się obija, tak więc każdy ma swoje dzisiaj 5 minut. We'll be right back.
utworów, które wcześniej zagraliśmy, ten był nie był zbyt skomplikowany, no ale jak mówiłem, każdy z naszych perkusistów musi się wykazać, a że Maciej gra dopiero pół roku, więc chcieliśmy, żeby on również tutaj miał udział w tym naszym koncercie. To było na tyle, dziękujemy Państwu, myślę, a jeszcze oddaję głos temu. Szanowni Państwo, Panie Leszku, nie chciałem do nikogo stać. Już śpiewam, ale może jeszcze będę grać, zobaczymy. Droga młodzieży, bo przede wszystkim to dzisiaj macie swoje święto, to wasze święto, ale też wszystkich, którzy się tak mocno starają, żebyście tak super wypadli. I pozwólcie, tak może przygotować jakieś takie werble w podziękowaniu właśnie waszemu kapelmistrzowi, no bo sama tego nie dokonam. Państwo, proszę o brawa. Chciałam złożyć serdeczne gratulacje za ten wkład pracy, którą Pan tutaj włożył, za poświęcony czas, za tą miłość do muzyki, ale również miłość do młodzieży. I mam nadzieję, że przyjemnie było Wam współpracować przez te 5 lat co najmniej. I mam nadzieję też, że Sokólska Orkiestra będzie się rozwijała, a kiedy nam uda się utworzyć szkołę muzyczną, to myślę, że będziemy wszyscy w nim brali czynny udział. Panie Leszku, jeszcze raz chylę czoła i wielkie gratulacje. Wychodząc tutaj na zewnątrz, kiedy udzielałam wywiadu, to pan redaktor pytał mnie, że co przez ten 5 lat się zmieniło, jak bym mogła określić właśnie tutaj tę orkiestrę dętą. Powiem tak, z obserwacji swoich jako sokółczanka, bo byłam wcześniej też na różnych uroczystościach miejskich, powiatowych, to wypadacie perfekt. Ale tak jak tutaj z panem redaktorem na zewnątrz żeśmy rozmawiali, praktycznie możecie konkurować z orkiestrą taką już zawodową. I to nie są żarty. I padła taka propozycja, może uda nam się wspólnie zrobić tutaj razem z kinem, żeby puścić taki film niemy i podłożyć jednocześnie wasz dźwięk. Może spróbujemy. Nie wiem, co to kapelnicz, już widzę. Widzę za i przeciw, ale droga młodzieży,
Ja jestem dumna z was, niesamowicie, bo to, co pokazujecie swoją muzyką, swoim zaangażowaniem, jest to wielka klasa. Ale żeby to wszystko takiego nabrało większego sensu i należy oddać hołd podziękowaniu i poprzedniemu burmistrzowi, panu burmistrzowi Małachwiejowi. Także ogromne brawa. Radzie miejskiej. Również ogromne brawa dla Rady Miejskiej, ponieważ też przeznaczają pieniądze. Jest tutaj były przewodniczący i pan Rybiński i wówczas jeszcze Jurek Kazimierowicz. Ale takim inicjatorem, i wszyscy państwo chyba się zgodzą ze mną, jest właśnie ówczesny i obecny radny pan Sławomir Sawicki. Panie Sławku, prosimy. Jak zwykle, słuchajcie, uparty, jak zwykle. Drodzy państwo, ja chciałabym podziękować panu Sławkowi, tutaj kapelmistrzowi, panu Leszkowi, całej orkiestrze, wam drodzy rodzice, rodzeństwo, opiekunowie, nauczyciele, bo też się staracie, żeby to, żeby tak spowodować, żeby na te próby i wszyscy zdążyli i drżycie, tak? Czy wszystko wyjdzie w porządku, ale wychodzi jak zwykle perfekt. Jeszcze raz serdeczne gratulacje, oddaję głos tutaj inicjatorowi i powiem tak, Sokółka i ja jesteśmy z was dumni. Proszę państwa, chyba nic dodać nie siłuję, już pani burmistrz powiedziała. Panie Leszku, tak na początku powiem, że to nie było takie proste utworzenie orkiestry. Tak jak pan powiedział, nasza rada, jaka była, taka była poprzednia, ale muzyka łagodzi obyczaje, panie przewodniczący, panie prezydencie, przydaje pan rację. I jednogłośnie, żeby pan wiedział, jednogłośnie, bez żadnego sprzeciwu, wszyscy poparli tę inicjatywę. Tworzyła się ona 2 lata, jak pan wie. Ciężko było znaleźć kapelmistrza. Ja osobiście uczestniczyłem w rozmowach z różnymi instytucjami odnośnie kapelmistrza, żeby pan wiedział. Ale zostawiłem w pewnym momencie to panu burmistrzowi Szczebutowi, jak również pani dyrektor tutaj obecnej, Wawarewicz, którą oczywiście serdecznie pozdrawiam i dziękuję, że przyjęła, bo różne były próby tej orkiestru ulokowania w szkole integracyjnej, w szkole na Zielonym Osiedlu, a jednak powstało to przy gimnazjum. Nie wiem teraz, co będzie po restrukturyzacji, przepraszam, po modernizacji jakby tego, tej oświaty i jeżeli zostanie zlikwidowane gimnazjum, jak to dalej młodzież pójdzie. Także mam nadzieję, że młodzież zostanie nasza tutaj w Sokółce jeszcze przez trochę w tym liceum, jak później ewentualnie, żeby nie zapomniała o Sokółce. A na pana ręce chciałbym przekazać tak, skromny taki poczęstunek dla orkiestry na próby, żeby energii nie zabrakło, a panu kapelmistrzowi taki skromny ode mnie podziękowanie w moim imieniu, że pan wytrzymał z tą orkiestrą, orkiestra z panem, tak? I chciałbym podziękować bardzo rodzicom, że udostępniliście po prostu młodzież, że zgodzili się, żeby ta młodzież chciała. Bo rodzicom się właśnie naprawdę należy z tego podziękowania. Bo rozumiem, bo to zawsze młodzież wyjątka w domu, bo miałem 3 pociechy, które próbowały grać i niestety w moim okresie chciałem, żeby ta orkiestra powstała, ale dzieci już moje wyrosły, żeby nie mogły uczestniczyć w tej orkiestrze. Także, panie Leszku, to jest dla orkiestry, a to jest dla pana. Drodzy państwo, jeszcze takie podziękowanie należy się przede wszystkim takiej niewidocznej może dzisiaj części grupy, którą tworzy nasza orkiestra, ale naszym mażoretkom. I są tutaj właśnie pani Reszuta, pani Brenko, duże brawa, a przede wszystkim naszym dziewczynom, które... Kochani, mam nadzieję, że jeszcze jeden bis będzie, co najmniej jeden, a po bisie zapraszam wszystkich na taki tort, mam nadzieję, że będzie smakować. I abyśmy się nie spotykali co 5 lat, ale przynajmniej raz na pół roku taki koncert, żeby był. Co panie kapelmistrzu? Na razie koncert jest
Na raz na rok pomyślimy, czy nie. No może z tym filmem coś się uda. Dobrze, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pięciolecie orkiestry Sokulskiej, to jest taki mały jubileusz, ale myślę, że jest zapowiedzią kolejnych jubileuszu, czego życzymy, a tego jubileuszu gratulujemy. To, co niemożliwe, stało się możliwe. Sokółka ma swoją orkiestrę dętą i jest to, bym powiedział, pewna duma naszego miasta, naszej społeczności, bo talenty, które drzemią w młodych ludziach, zostały wydobyte, nie zostały zakopane i służą naszej wspólnocie i przynoszą nam też pewną taką chlubę. Pierwsze wystąpienie orkiestry na Boże Ciało już zapowiedziano, że to nie taka tuzinkowa orkiestra, że oni dobrze grają.